Prezenty to nieodłączny element świąt i bardzo miły, ale jak miły, tak trudny dla każdego z Was, kto musi zrobić prezenty swoim najbliższym. Dziś pokażę Wam kilka pomysłów na prezenty na te święta. Do 50 zł, 200 zł, 500 i powyżej. Zapraszam Cię do obejrzenia produktów w moim sklepie. Link znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu. Zacznijmy od takiego prezentu, który mam wrażenie pod choinką pojawia się co roku i można się z niego śmiać, ale tak naprawdę ten prezent ratuje szafę niejednego mężczyzny. Mam tutaj na myśli skarpetki. Termin przydatności skarpetek dla bardzo wielu mężczyzn to jest właśnie rok. I oni żyją od świąt do świąt, ponieważ czekają na nowy zapas skarpet. Więc myśląc o skarpetach na prezent, możemy sobie pomyśleć, nudne, powtarzalne, ale ta powtarzalność dla bardzo wielu osób jest naprawdę dobra i to jest moment, kiedy mężczyźni obławiają się w nową bieliznę. I nie rezygnujmy z tych prezentów bieliźnianych dla mężczyzn, bo jeżeli ich nie zrobimy, to może się okazać, że będą chodzili w dziurawych skarpetach. Drugi też dosyć klasyczny prezent, ale na przykład ja go uwielbiam, to książka. Przede wszystkim mamy niewyczerpalne zapasy, spośród których możemy wybierać. Książek jest na maksa dużo i też co roku powstaje bardzo wiele nowych tytułów. I to jest taki prezent, mam wrażenie, niezobowiązujący, a bardzo fajny, bo w jakiś sposób też rozwija czytelnika. I jak ktoś pyta, jaki prezent chciałabyś dostać, to u mnie jedyną i stałą odpowiedzią jest książki. Więc jak ja dostaję książki, to się mega cieszę i to jest też taki prezent, który chętnie robię, bo wiem, że moje koleżanki też bardzo z książek się cieszą. I jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, która jest pomysłem właśnie świątecznym, może nieco droższym, tutaj wybiegnę, są przepiękne albumy. W domach wyglądają pięknie te albumy, zarówno jak gdzieś tam są ułożone, jak i są też otwarte na jakichś stolikach. I to jest takim dodatkowym elementem też dekoracyjnym. Oprócz tego, że możemy w tych albumach obejrzeć dużo ciekawych rzeczy, to możemy również je sobie właśnie ładnie pokazać w naszym domu. Ale to oczywiście za więcej kasy niż 50 zł. Bardzo fajnym pomysłem na prezent jest też kubek, który kojarzy się z takim ciepłem, z domkiem. Te kubki są naprawdę ze świetnymi wzorami, sweterkami, w różnych kształtach, wielkościach i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś pije w tym kubeczku sobie potem herbatkę, kawkę czy czekoladkę na gorąco. Na pewno ten kubeczek w zimne wieczory sprawi każdemu z nas przyjemność. Za każdym razem, jak będziemy z niego korzystać, będzie nam przypominał o tej osobie, od której go dostaliśmy. Szczególnie moje ulubione kubeczki to te z motywem świąt oczywiście. Coś fajnego dla kobiety czy dla młodej dziewczyny i modnego bardzo w tym sezonie to opaski. Tych opasek jest masa wzorów. Do 50 zł można naprawdę znaleźć fajne sztuki. Zarówno materiałowe, jak i zrobione z perełek, z kryształków, błyszczące, bo wszystko co błyszczy w tym sezonie jest super modne. Do 50 zł na pewno uda Wam się również znaleźć bardzo ładną świecę, która jest świetnym pomysłem na prezent. Wszyscy kochają świece. U mnie w domu zawsze jest masa świec, bo po prostu światło świec jest super nastrojowe, przyjemne, rodzinne, dodaje ciepła i myślę, że nie znajdę osoby, która by się z tym nie zgodziła. Do 200 zł możemy znaleźć dla kogoś przepiękną bieliznę. O ile trudno jest idealnie dopasować nam dla kogoś biustonosz czy majtki, o tyle łatwiej jest postawić na przykład na piżamkę. Takie ozdobne piżamki sprawdzają się u niektórych tylko od święta, ale u innych zupełnie na co dzień. Więc myślę, że każda kobieta w takiej piżamce poczuje się bardzo komfortowo, kobieco, wyjątkowo i będzie chętnie ją na siebie zakładać. Jeżeli wiecie, że ktoś w Waszej rodzinie planuje swoje wesele, to świetnym pomysłem na prezent będzie podarowanie mu przewodnika Panny Młodej aż do ślubu. Zachęcam Was do tego, bo jeżeli w czasie świąt ktoś dostanie właśnie taki prezent związany ze swoim ślubem czy weselem, to na pewno będzie podwójnie szczęśliwy. A w ogóle to jest tak, że podczas świąt bardzo dużo mężczyzn się oświadcza, więc jeżeli na przykład wiecie, że Wasz znajomy albo członek rodziny planuje się oświadczyć, to doskonałym prezentem jest od razu podarowanie tej super szczęśliwej
nowej narzeczonej, takiego przewodnika, który ułatwi jej organizowanie i planowanie tego najważniejszego dnia. Moja kolejna propozycja to las w słoiku, który przez swój design pasuje praktycznie do każdego pomieszczenia. Może to być sypialnia, może to być kuchnia, może to być pokój dzienny i również wpisze się w każdą przestrzeń, jeżeli chodzi o jej wygląd, czyli jeżeli to będzie nowoczesny apartamentowiec, będzie dobrze wyglądało, ale jeżeli to będzie słodki domeczek na wsi, też ten las słoiku się tam absolutnie obroni. Poza tym to jest genialny pomysł. Na pewno macie takich znajomych, którzy nigdy w życiu nie potrafili utrzymać roślinek, bo zawsze im usychały albo gniły, bo albo przeleją, albo zapomną podlać. To jest właśnie idealny prezent dla nich. Ale oczywiście nie tylko. Znaczy u mnie roślinki zazwyczaj padały, teraz nie padają. W tej kwocie możecie też podarować komuś voucher na jakiś zabieg kosmetyczny. Oczywiście w głowie od razu mam tutaj jakiś fajny masaż z gorącymi olejami, ale tak naprawdę ten prezent jest świetny, dlatego że mobilizuje osobę obdarowaną, żeby znalazła czas i poświęciła go sobie. Więc to jest bardzo fajne, bo w dzisiejszym takim zabieganym i szalonym świecie mamy coraz mniej czasu dla siebie. A jak dostajemy taki voucher, to nie dość, że dostajemy coś super za darmo, to jeszcze dbamy o samego siebie, więc wydaje mi się, że taki prezent też jest o tyle dobry, że dana osoba też może wybrać sobie zabieg, bo możecie wybrać za osobę, że na przykład to będzie voucher na czekoladowy masaż, ale możecie dać po prostu voucher na jakiś zabieg i ta osoba, kiedy przychodzi do salonu, sama sobie wybiera, czy będzie to właśnie masaż, czy zabieg na twarz, czy na ciało, więc to pozostawia takiej osobie pole manewru i dopasuje ta osoba sobie ten zabieg do swoich preferencji najlepiej jak potrafi, bo po prostu zna siebie jak nikt inny. Teraz coś, co my kobiety uwielbiamy, czyli kosmetyki. Mam tutaj na myśli te kolorowe. Możemy pokusić się o jakąś fajną paletkę cieni albo ładny zestaw, w którego skład wchodzi puder brązujący i na przykład rozświetlacz. Świetny tusz do rzęs, ładną pomadkę. Za taką kwotę możemy już nawet niektóre kosmetyki ze sobą połączyć. Świetnym pomysłem jest również baza pod makijaż. To jest kwota, która daje nam już naprawdę dużo możliwości i często za tyle kaski decydujemy się na perfumy dla naszych najbliższych. Jednak bardzo ważne jest to, żeby znać preferencje, żeby nie było wpadki, bo wydanie tyle kas na perfumy, które nie będą się podobały, wiecie jak to się skończy, te perfumy po prostu znajdą kolejnego właściciela, a nie o to Wam chodzi, dając prezent konkretnej osobie. Dodatkowym plusem jest to, że w perfumeriach zazwyczaj te perfumy są przepięknie pakowane, więc jak powiecie, że to jest na prezent, to od razu macie papier, wstążki i torebeczkę. Dobrym prezentem będą również bilety do teatru. Pamiętajcie tylko o tym, że dając komuś bilety do teatru, trzeba dać bilety, a nie bilet. Czyli nawet jeżeli to jest prezent dla jednej osoby, to należy jej wręczyć dwa bilety, bo sama do teatru najprawdopodobniej nie pójdzie. Fajnym też rozwiązaniem jest to, że jest teraz taka opcja, że dajesz jakby taki voucher tak naprawdę na spektakl teatralny, a dopiero ta osoba, która dostaje voucher, wybiera sobie spektakl, na który idzie. Czyli tylko jest zdefiniowany teatr, a sztuka jest do wyboru. Więc to jest świetne, bo każdy z nas jest inny i niektórzy wolą komedię, niektórzy wolą sztukę klasyczną, więc mogą sobie po prostu sami zadecydować. No i teraz bardzo piękne rzeczy przed nami, bo biżuteria. Zarówno ta dla mężczyzn, jak i przede wszystkim ta dla kobiet. Przepiękne kolczyki, zarówno te małe ze szlachetnymi kamyczkami, jak i dużo większe z kamieniami półszlachetnymi na przykład. Oprócz tego, wiadomo, może to być ładna bransoletka, bardzo fajne są teraz na przykład takie bransoletki, które są wiązane z przesłaniem, z elementami właśnie złotymi czy srebrnymi, no i jakieś ewentualnie wisiorki, łańcuszki, w zależności od tego, co Wasi najbliżsi lubią. Ale skoro ich znacie, to wiecie, co dana osoba nosi. Na pewno robiąc taki biżuteryjny prezent, bym bardzo nie ryzykowała. Czyli jeżeli wiem, że ktoś lubi kolczyki, to kupuję kolczyki, a nie bransoletkę. Jak najbardziej staramy się jednak tym naszym prezentem trafić w czyjś gust. No i wtedy największa gwarancja, że ten prezent się spodoba. W dzisiejszych czasach bardzo zwracamy uwagę na ubrania. I wiele osób ma swoje wymarzone firmy i wymarzonych projektantów. I właśnie święta to jest taki moment, kiedy możemy komuś podarować na przykład takie wymarzone przez niego ubranie.
Nasi na przykład polscy projektanci robią bardzo fajne sportowe bluzy i do 500 zł można taką wyjątkową bluzę dla kogoś kupić. Teraz coś dla mężczyzn. Mam wrażenie, że mężczyźni uwielbiają praktyczne prezenty i lubią dostawać takie prezenty, które spowodują, że oni faktycznie w jakiś sposób zaoszczędzą. I wpadłam na taki pomysł, że podarowany voucher na pełen bak paliwa przyda się praktycznie każdemu mężczyźnie. I takie 500 zł paliwa, wyobraźcie to sobie? Jestem ciekawa min Waszych facetów, mężów, kolegów, braci. Jeżeli ktoś z Waszych znajomych uwielbia kino, to dobrym pomysłem na prezent będzie dla niego zakupienie karty z nieograniczoną ilością wejść do kina na cały rok. Taki abonament na pewno będzie doceniony. Bardzo często taka karta ma jeszcze zniżki na popcorn, jedzenie i picie. Każda kobieta chce wyglądać pięknie, więc wszystkie prezenty pomagające jej w uzyskaniu tego efektu i to w szybkim czasie są jak najbardziej na miejscu. Więc taki zestaw od Dysona może być po prostu spełnieniem marzeń kobiety. Ten zestaw poradzi sobie z każdym rodzajem włosa, z włosami delikatnymi, puszącymi się, z długimi, z krótkimi. Dzięki temu zestawowi jesteście w stanie sobie włosy wysuszyć, pokręcić, wyprostować, zrobić cudną fryzurę i to naprawdę w ekstremalnie krótkim czasie. Ten zestaw skradł moje serce i jestem pewna, że jak jakaś kobieta go dostanie, to będzie przeszczęśliwa. Skoro mówimy tutaj o sprzętach, to czasami jest tak, że kupuje się takie prezenty, które są... mogą być zarówno dla kobiety, mogą być dla mężczyzny, ale tak naprawdę najbardziej są dla domu. I właśnie parownica jest takim prezentem, który jest dla domu, ale wiem, że masa kobiet, ale właśnie też mężczyzn jest super wdzięczna za ten prezent, ponieważ prasowanie parownicą, szczególnie koszul, jest banalnie proste i kobiety czują się odciążone, a niektórzy mężczyźni zaczynają sobie sami prasować te koszule, więc naprawdę wszyscy są super happy z takiego pomysłu, a często sami jakoś do domu tego nie kupujemy. A jak dostaniemy taką parownicę, to okazuje się, że ona ma naprawdę doskonałe zastosowanie, bo oprócz tego, że możemy prasować koszule czy jakiekolwiek inne części garderoby, to taką prasownicą możemy po prostu odświeżać sobie również odzież. W momencie, kiedy wyciągamy ją z szafy po dłuższym czasie, kiedy tam zalegała, to bardzo fajnie jest sobie parą ten ciuszek przelecieć i od razu milej się go na siebie zakłada. Powyżej 500 zł możemy już spełnić marzenie niejednej kobiety o na przykład torebce wymarzonego projektanta. Kobiety kochają torebki, a poza tym to jest taki prezent, zawsze tak mówię moim mężowi, na całe życie! To jest inwestycja. I w ogóle taka torba, jeżeli kupujemy torbę dobrej jakości, z dobrej skóry, to ona nam naprawdę może posłużyć... Słuchaj, żeście mnie, nie? Wiele lat. Dobra, ale będąc zupełnie poważną, przy zakupie rzeczy skórzanych przede wszystkim najważniejsza jest ta jakość i to, że po jednym sezonie ta torebka się nie przetrze, rączki jej się nie urwą, zamek się nie zepsuje. Naprawdę tutaj w torebkach płacimy za jakość. Na koniec coś, z czego ucieszy się każdy mężczyzna, ale okazuje się, że kobiety też to lubią. Zegarki. Piękny zegarek, pozłacany, czy z jakimiś kamyczkami dla kobiety, czy w fajnym kolorze dla faceta. Za tę kwotę może być zegarek zarówno bardziej sportowy, jak i ten elegancki. Plus, to są już zegarki fajnej jakości, dzięki czemu jak zanurzymy rękę w wodzie, w wannie, gdziekolwiek, to po prostu od razu nie siądzie, nie zepsuje się, nie złapie wilgoci i po prostu wskazówki mu nie staną. Także polecam zegarki, szczególnie dla panów jednak. Myślę, że faceci się bardziej cieszą z takiej biżuterii. Jest jeszcze masa prezentów, które nie zmieściły się w żadnej tej kategorii cenowej, a uwaga, są najcenniejsze. I to są prezenty, w których ofiarowujemy swój czas i siebie, swoim najbliższym. Więc to może być na przykład zaproszenie na masaż, który wykonamy samodzielnie. To może być zaproszenie na wspólną kąpiel. To może być na przykład taki voucher na day off, czyli dajemy, nie wiem, koleżance, siostrze, kuzynce taki voucher, że jak ona po prostu ma dosyć, to wychodzi z domu i ma po prostu wolne, może robić co chce, a my w tym czasie wpadamy do niej do domu i po prostu zajmujemy się dzieckiem, ogarniamy sytuacje, które są do ogarnięcia.
Fajnym pomysłem jest również danie komuś vouchera na posprzątanie mu chaty. Doceniam to, uwierzcie. Chociaż trzeba być ryzykantem, żeby to dać, także przemyślcie to dobrze. No i na przykład można dać też komuś to, że odbierzemy go z imprezy w środku nocy. Albo przez tydzień będziemy wychodzić z jego psem. Tych pomysłów jest naprawdę wiele. I takimi prezentami nie dość, że zaskoczycie swoich znajomych i najbliższych, to możecie im sprawić naprawdę ogromną przyjemność i radość, bo odciążenie z takich codziennych obowiązków może być naprawdę odświeżeniem dla naszego życia. Także liczę na to, że w tym roku przygotujecie dla swoich najbliższych cudowne prezenty. Mam nadzieję, że zainspirujecie się tymi moimi dzisiejszymi sugestiami. No i czekam, jeżeli macie jakieś fajne jeszcze pomysły na prezenty, to wrzucajcie je w komentarze. No i liczę na to, że te święta będą udane i dla Was, i dla obdarowywanych przez Was najbliższych. Jeśli szukasz idealnej sukni ślubnej, koniecznie umów się na wizytę w moim showroomie. Wszystkie informacje znajdziesz w linku w opisie i klikając w prawy górny róg ekranu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!